Cześć siemaneczko, witam was w kolejnym materiale na tym kanale. Dziś postanowiłem wam pokazać, w jaki sposób zarobiłem na turnieju o Totsa z BBVA. Tydzień temu podrzucałem wam podobny filmik, jeżeli chodzi o Bundesligę, i pokazywałem troszeczkę inny sposób, który mogliście wykorzystać właśnie w tym turnieju. Dzisiaj postanowiłem się skupić na innym zawodniku, na innym sposobie, no i to również możecie wdrożyć w życie za tydzień, kiedy pojawią się Team of the Season z Ligi Włoskiej. Ale przejdźmy już do opisu całego tego zdarzenia. Jak widzicie, skupiłem się tutaj głównie na konopniance oraz tam na trzech kartach Hesse. Dlaczego? Otóż szperając troszeczkę na Footheadzie, popatrzyłem, że w lidze hiszpańskiej brakuje troszeczkę lewoskrzydłowych z czterema gwiazdkami sztuczek, dobrym pace'em i ogólnie dobrymi statystykami. Nie każdego oczywiście stać na Neymara czy Ronaldo, dlatego ludzie będą szukać w tych niższych przedziałach cenowych i konopnianka tutaj był po prostu świetnym wyborem. Wiedziałem, że na tej karcie zarobię. Skupowałem go po 2800 końców, 2700 w poniedziałek w około godziny 19 i już wtedy te ceny były troszeczkę zawyżone, bo ludzie się przygotowywali po prostu na turniej Team of the Season. Jednak to nie przeszkodziło mi zarobić. Zysk na jednej karcie szacuję na około 1100 końców, bo oczywiście musicie odliczyć jeszcze podatek EA, więc to jest tak 1100-1200 końców, w zależności od tego, za ile kupiłem, a za ile sprzedałem. A jeżeli chodzi o całkowity zysk, to na tym koncie, na którym to widzicie, zarobiłem około 13-15 tysięcy, ale łącznie tym sposobem, bo jeszcze to handlowałem na swoim głównym koncie w ten sam sposób, zarobiłem około 50 tysięcy, poświęcając jakieś 10 minut na skupienie tych kart i jakieś kolejne 2-3 na wystawienie ich wszystkich, więc ogólnie rzecz biorąc bardzo jest to opłacalne. Jednak pewnie mi się spytacie teraz, na jakich kartach w takim razie warto handlować w czasie turnieju z Serie A. Oczywiście popatrzyłem, przygotowałem się do tego pytania i warto się skupić głównie na lewych obrońcach oraz na napastnikach z czterema gwiazdkami sztuczek. Co do obrońców, no ten lewy obrońca tutaj jest kluczowy, może być to na przykład Zuniga, bo to jest też dość tani, a dobry obrońca i myślę, że na niego na przykład będzie popyt, ale możecie popatrzeć właśnie na różnych, bo ta lewa obrona w Serie A troszeczkę kuleje i oprócz Sandro nie ma takiego typowego, dobrego, świetnego lewego obrońcy. Jeżeli chodzi o napastnika, no to myślę, że tutaj powinny wzrosnąć ceny na przykład takich zawodników jak Czerci czy Menes, czyli właśnie zwrotni, zwinni i cztery gwiazdki sztuczek. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał, mam nadzieję, że ten odcinek się wam przydał i mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi zarobicie wiele końców za tydzień w czasie toców z Serie A. Oczywiście pojawiało się wiele pytań, czy to, co pokazuję tutaj, działa na wszystkich platformach, czy tylko na PS4, a więc wam mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jeżeli odpowiednio dostosujecie ceny, to zadziała to na każdej platformie. Już mówię, co rozumiem przez odpowiednie dostosowanie cen. Jeżeli ja tutaj na przykład kupuję za 3000 i sprzedaję za 4000, to możliwe, że na przykład na Xboxie będziecie kupować za 2000 i sprzedawać za 3100, ale na pewno te ceny po prostu w podobny sposób wzrastają. Jeżeli ten odcinek ci się podobał, to oczywiście zapraszam do zostawienia łapki w górę. To zdecydowanie pomaga mi się rozwijać, a osoby nowe mogą również zasubskrybować kanał, jeśli chcą być na bieżąco z materiałami. Ja tymczasem się z wami żegnam, trzymajcie się, na razie i piona.